I właśnie, chyba nasz władca odwdzięczy się zakonowi krzyżackiemu, nadając im ziemię. Tylko pytanie, gdzie powinniśmy, które ziemię powinniśmy im przekazać? Wydaje mi się, że Ładgalia to będzie dobry. To będzie coś dobrego. Ponieważ mamy tu terytorium plemienne, które jest dość kłopotliwe w utrzymaniu i kosztowne w rozbudowie. I mamy tutaj na implantach dość spore problemy. Tak więc wydaje mi się, że to by była dobra decyzja. Tak więc poszukajmy szybko wielkiego mistrza. I nadamy mu Ładgalię. Okej, rada. A, z tym, że sprzeciwia się temu rada królewska. Dobra, no i właśnie, tak więc poczekamy jeszcze troszkę z tym. Co do samej rady, to musimy obsadzić stanowisko skarbnika. Natomiast niech to będzie starszy jednego z naszych miast. I dobra, czas także zająć się naszym synem i następcą. Tak więc Arawioksa jest już pełnoletni. Być może poszukamy mu jakiejś ciekawej małżonki. O, to jest ciekawy materiał na żonę. Hrabina Rugi. Hrabina wyspy Rugi. Czyli teoretycznie moglibyśmy dzięki temu odziedziczyć Rugię. O, kontroluje także Brandenburgię. Troszkę daleko, ale sam nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wikłać się w konflikty gdzieś tam na południu Bałtyku. No dobra. Czemu nie? Zaaranżujmy narzeczeństwo. Świetnie. Błażena się na to zgodziła, która jest Czeszką. I nadamy także naszemu synowi chyba jakieś ziemię, zwłaszcza, że mamy problem ze zbyt rozległą domeną. Tak więc chyba w myśl tradycji, która już się troszkę ukształtowała, podarujemy naszemu synowi Finnmark, jeżeli tylko możemy. To dziwne, dlaczego nie możemy tego zrobić? To należy do królewskiej domeny. Dlaczego więc nie możemy tego tytułu przekazać naszemu synowi? Okej, no jestem w kropce, kompletnie nie wiem, o co chodzi. Przekażmy więc mu no, to, co możemy. Powiedzmy kole. Okej, po raz kolejny udało nam się zauważyć białego niedźwiedzia. No dobra, no nasz władca już bez powodzenia kilkukrotnie śledził to zwierzę. Być może teraz się uda. To więc ruszamy na polowanie. Dobra, możemy już rozpocząć polowanie. A tymczasem wracając do tych naszych nowych wasali. Czyli zobaczmy, jaka jest sytuacja. W Nowogrodzie mamy Allet, która jest z rodu Maggar. Pytanie, czy moglibyśmy ją zmusić do przyjęcia katolicyzmu? Nie. A co do tych Wikingów? Nie. Czyli musielibyśmy chyba tutaj wysłać biskupa, tak naprawdę. No, możemy zmusić jedynie Barida, który nie ma wyboru, ponieważ jest uwięziony.
Okej, tak więc, no niestety bez powodzenia poszukując Białego Niedźwiedzia, nasz władca napotyka pewną niewielką chatę w samym środku dziczy, w samym środku tundry. Gdy nasz władca zapukał, drzwi otwiera mu piękna młoda kobieta. Zatrzymuje się, po czym daje mu ciepłe, zapraszające spojrzenie i mówi: o, jestem tu bardzo samotna. Zastanawiam się, czy chciałbyś spędzić w mojej chacie noc. To jest pytanie, co na to nasz władca. Z jednej strony jest strasznie nieśmiały. Z drugiej strony jednak jest lubieżnikiem. Jest lubieżnikiem. Chociaż jest także tchórzem, tak więc może troszkę się tego obawiać. Jest jednak także szalony. No bardzo trudne pytanie. To jest nasz władca, może się zgodzić oczywiście. Co poprawi mu humor. Może odmówić, bądź też uznać, że to pułapka i tą dziewkę piękną zaatakować. Dobra, lubieżność weźmie górę. To więc opcję numer 1 wybierzemy. Okej, okay, tak więc nasz władca budzi się kolejnego poranka. W łóżku razem z tą kobietą. Tak więc spędził z nią bardzo długą i przyjemną noc w tej chacie. Czas jednak powracać. Powracać do obowiązków i do polowania. No jednak ta kobieta jej namawia go, aby jeszcze troszkę został. Tak więc pytanie. Nasz władca może po prostu odejść, bądź też zabrać ją na dwór. Dobra, wezwiemy ją na dwór. Czemu nie? Okej, tak więc nasz władca wraca z polowania. Nie udało mu się wytropić Białego Niedźwiedzia. Jednak no, wraca w towarzystwie tej pięknej dziewczyny. Dobra, tak więc wydaje mi się, że powinien z niej, czy może... A nie, nie może mieć konkubiny. Racja, nasz władca jest katolikiem. Ale być może zmieńmy mu w takim razie jego skupienie się na uwodzenie, tak żeby uwiódł tą dziewczynę. Ok, możemy także rozwinąć technologię ekonomiczne i niech będzie to infrastruktura miejska. Być może pomyślimy troszkę o gospodarce w końcu. Aha, cały czas mamy problem z tymi nomadami, tak więc wyślijmy naszego wojewoda, aby tłumił bunty w Savo. Okej, do naszego władcy docierają plotki, że ktoś czyha na jego życie. I ponieważ nasz władca jest tchórzem, to chyba się ukryje. Chyba na ten czas się ukryje. To więc zobaczmy, kto spiskuje na życie naszego władcy. O, no dość niebezpieczne spiski się robią. Między innymi Bias, a więc nasz krewniak, który jest księciem, wodzem Biarmi. Także niejaka Gurli z Halagolandu i Mokchi. No dobra. Tak więc nasz biskup Algebejwi staje się regentem. Świetnie, mamy kolejny raport od Barucha, który rozwija naszą technologię wojskową. Albegejwi nawraca kolejnego poddanego. Jak tam nasz syn? Okej, okay, cały czas dotrzymuje tego przyrzeczeństwa, narzeczeństwa, tak więc nie wziął sobie innej żony. Okej, okay, nasz wojewoda Moku mówi, że dotarły do niego pewne pogłoski o kolejnym artefakcie, który ukryty jest
gdzieś w górach Skandynawii. Informacje są niepewne, ale być może warto posłać go na poszukiwania. A czemu nie? Czemu nie? Świetnie, mamy także prosperujący Finnmark. Okej, niestety Moku niezbyt dobrze idą te poszukiwania. I musimy także wyznaczyć nowego kanclerza. Dobra, to więc ten niejaki Mika będzie najlepszym kandydatem. I być może spróbujemy faktycznie nadać krzyżakom jednak tę ziemię, a więc Ładgalię. Czyli tak, wracamy tutaj do wielkiego mistrza. Okej, nie możemy? Okej, teraz nagle nie może... Aha, tu jest Ładgalia. Tak więc Rada się temu sprzeciwia. Mamy 5 głosów przeciw. Okej, nie, dobra. To nie, nie ma sensu w takim razie. O, to ciekawe, mamy bunt w Jamtlandzie przeciwko rządom naszego drugiego syna, Lemmy. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Lemma osiągnął także już pełnoletność. Troszkę mniej utalentowany od swojego starszego brata. Okej, mamy niebezpieczną frakcję. Ktoś chce niepodległości. O cholera, wszyscy praktycznie wasale. Okej, to może się bardzo, bardzo źle skończyć. Mówicie także, że ta dziewka z dziczy jest dobra, jeżeli chodzi o intrygi. Dobra, ale Baruch też jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o intrygi. Tak więc nie wiem, czy wprowadzać tu zmianę. A, i właśnie, gwardia. Tak więc możemy sobie pozwolić na nieco silniejszą gwardię. Co tu byłoby najlepszym wyborem? Chyba jednak kawaleria. Kawaleria chyba będzie najlepsza. Bądź też bałtyjscy wojownicy. 300 ciężkich piechurów. A weźmy tych bałtyjskich wojowników w sumie. Okej, poszukiwania artefaktu troszkę spowolniły. Jest kilka interesujących tropów. Ale Moku będzie potrzebował więcej ludzi do poszukiwań. Czyli na okres kolejnych 5 lat będziemy mieli mniej wojowników. No dobra, czemu nie? No i okej. No niestety. Mamy ultimatum od bardzo potężnej frakcji,
która chyba zrzesza wszystkich praktycznie wasali naszego króla. W tym chyba tak, w tym także jego syna, Lemme. I chcą niepodległości. Nasz władca jest co prawda tchórzem, ale jest także dumny. Dlatego też odmówi. Czyli mamy wybuch buntu. Bardzo groźnego buntu. Wzywamy więc nasze siły. Okej, niestety buntownicy przyciągają kolejnych ochotników. Co mówicie, żeby krzyżaków wziąć? No cóż, przywódca tej rebelii jest faktycznie poganinem. Ale nie, żaden z zakonów rycerskich nie jest w tej chwili dostępny. Okej, żona naszego władcy chciałaby być wojewodą. Nie, odpowiedź brzmi nie. I musimy zacząć walczyć z buntownikami. No, idealnie w taki sposób, zanim połączą swe siły. Okej, ktoś nam wypowiada wojnę. Książę wódz Rościsław z Zatoki Weneckiej? Co? Słowiański książę Rościsław z Zatoki Weneckiej. Okej, nie wiem, co się dzieje. Widzicie to? Mamy tu Zatokę Wenecką. Co? Okej, nie wiem, kompletnie nie wiem, co się dzieje. To jest bardzo dziwne. Chyba bug. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Okej, chyba uda nam się pokonać buntowników, tak? Wyprawa krzyżowa do Andaluzji. O, no proszę, faktycznie mamy rekonkwistę. Moku niestety wciąż nie może znaleźć artefaktu. Nie, już starczy tego. Okej, Nakol jest zadowolony z siebie i uważa się za najlepszego króla w historii. I przestaje być ambitny.
Okej. Najwyraźniej nasz władca ma wiele kochanek, co troszkę go jednak stresuje. To więc pytanie. Nasz władca może to kontynuować? Może zerwać z Naną? Okej. Nana to jego żona przecież. Bądź też z tą Soją, czyli Soja to jest ta dziewka z dziczy. Okej, niech nasz władca dalej próbuje pogodzić jedno z drugim. Okej, niestety chyba ten władca Zatoki Weneckiej nas pokona. A nie, jak to możliwe? Dobra, nie mamy szans, musimy przystać na warunki zarówno buntowników, jak i tego tutaj władcy. To więc podbił Daugawę. Świetnie, nasz biskup nawrócił kole. Musimy wyznaczyć także dyplomatę. I no niestety, no realistycznie rzecz biorąc nie mamy szans. Musimy spełnić warunki buntowników. No niestety, tak więc nasz władca, nasz szalony władca, tchórzliwy, który cały czas siedzi w ukryciu, no niestety stracił bardzo, bardzo dużo terytorium. To ciekawe, przyjęliśmy jakimś cudem tutaj władzę. Bo to była prowincja Barit wyszedł jakimś cudem na wolność. I cały czas jest wasalem na kola. To ciekawe. Restart? Chyba żartujesz. Świetnie, no wróciliśmy także Cantalatię. No przynajmniej jeden sukces na kola, że powoli te wszystkie ziemie nawracam. W sumie niektórych wasali, jak na przykład naszego syna, moglibyśmy przekonać, niemal przekonać do złożenia hołdu. To ciekawe. I tysięczny rok, faktycznie. Kolejna frakcja niebezpieczna, która chciałaby przywrócenia elekcji. To więc przewodzi temu ten wasal tutaj.
Okej, dżihad do Syrii zawiódł. Dobra, może nasz władca już wyjdzie z tego ukrycia w sumie. Więc regencja dobiega końca. I możemy wybrać kolejną ambicję. W sumie to w tej chwili... Musimy nazbierać złoto na spłatę pożyczki. Tak więc wydaje mi się, że opcja numer... Znaczy ta opcja, a więc 5 lat pokoju miałaby największy sens. Okej, mamy kolejne informacje co do artefaktu. Ponieważ wódz Ingris Nori, który nam się zbuntował, najwyraźniej posiada informacje na ten temat. Czyli moglibyśmy podarować Moku szpiegów. Przez co jednak będziemy narażeni na potencjalne spiski. No dobra, czemu nie? Epidemię mówicie, żeby zobaczyć? Tu mamy jakąś gorączkę, ale poza tym... Nie, poza tym nic więcej nie ma. A, faktycznie tu mamy jakąś armię. Co my tu mamy? Czyli tak, kolejny jakiś węgierski kagan chciałby wydać swego biskupa za córkę naszego władcy? Nie. I mamy udaną krucjatę do Andaluzji. O, czyli mamy tutaj królestwo irlandzkie, rządzone przez irlandzkiego króla, królestwo Andaluzji. Co ciekawe. Okej, nasz władca najwyraźniej podąża za jakąś piękną, rudą dziewką w ogrodzie. Jednak ponieważ jest szalony, no to zdaje sobie sprawę, że chyba mu się to przywidziało. A, i być może straci przez to tą cechę. Zobaczmy. Ale nie. No i właśnie, ponieważ nasz władca tak naprawdę prowadzi romans z tą Soją cały czas, to chyba nie musimy się na tym skupiać. I ponieważ no, brakuje nam w tej chwili złota, skupimy się na zarządzaniu. I w końcu Moku w końcu powraca z tych poszukiwań. I przyniósł ze sobą niewielką metalową skrzynię. Wewnątrz znajduje się zmumifikowana dłoń, która należała wedle naszego wojewody do świętego Demetriusza. Okej, świetnie. Tak więc wynagrodźmy naszego wojewodę i zobaczmy, co ta relikwia nam da. Więcej prestiżu? Okej. I lepsze umiejętności wojskowe. Ponieważ Demetriusz z Tesalonik to jeden z patronów krzyżowców. Okej.
No i właśnie, w sumie to ponieważ posiadanie tych ziem tutaj w Inflantach jest no, bardziej kłopotliwe niż pożyteczne, no to chyba jednak nasz król w końcu podaruje tą Ładgalię krzyżakom. Tak więc no, po raz kolejny zobaczmy, czy cała rada faktycznie zagłosuje przeciw. Mamy jeden głos za, zobaczmy. Aha, jeden nasz król. Dobra, musimy naobiecywać przysługi członkom naszej rady w takim razie. Okej, Baruch się na to nie godzi. Okej, nasza rada nie chce nawet w zamian za przysługę, nawet nie chce głosować tak jak chce nasz król. No niestety. Nie, niestety. Nasz władca jest... no nie może do końca sam podejmować decyzji. Chyba członkowie rady traktują go jako człowieka szalonego faktycznie. I nie chcą pozwolić mu na takie działanie. Okej, okay, nasz skarbnik chciałby kupić skrawek ziemi w Kemi. Czyli tak, zyskamy troszkę gotówki, ale kosztem dochodów w dłuższej perspektywie. Okej, okay, potrzebujemy złota w sumie na spłacenie pożyczki. Ale świetnie, troszkę poprawiło to umiejętności zarządzania naszego władcy, który w tej chwili efektywnie zarządza nieco większą domeną. Z panówka już mówisz, żeby zrobił coś szalonego, ale co ja mogę zrobić szalonego? No nie wiem za bardzo, być może turniej, ale to jest z kolei straszny wydatek. Ursegor szaleniec nie przejmował się radą. No tak, ale no, taka jest mechanika gry. Ja tutaj fizycznie nic nie mogę zrobić. Ja nie mogę zignorować rady. Tak działa ta gra. Okej, nasz władca przestaje być tchórzem. A nasz kanclerz sugeruje nauki języka dla naszego króla. Ale właśnie, nasz król jest dumny i nieśmiały, tak więc wybierzemy opcję numer 2 w sumie. No, nasz król stwierdzi, że jeżeli nie potrafią mówić po lapońsku obcokrajowcy, to nie są ważni. A, mogę zignorować radę i zostanę tyranem? No dobra. W takim razie nadamy krzyżakom Ładgalię. Ok, to więc zakon krzyżacki otrzymuje w zamian za swoje usługi Liwonię. Okej, okay, w naszej stolicy, nie, w Kalewan jest grupa cieśli, którzy razem pracują i przyjmują uczniów. Czyli mamy powstanie gildii cieśli. Nasz władca nie powinien tego ignorować. A
A, czyli powinien zakazać tego procederu, aby nie narażać się na gniew gildii. Więc może nasz władca wesprzeć cieślów. Bądź też wyjąć gildię spod prawa. A dobra, wybierzmy to. Nasz władca przestaje być zestresowany. O, okej, mamy kolejną epidemię. O! Okej, mamy epidemię ospy w samym środku Laponii. No dobra. To może troszkę namieszać. Okej, kolejny syn naszego władcy. Niech poczeka na odpowiedni moment. Córka skończyła edukację. A, okej. Czyli tak ta Błażena osiągnęła pełnoletność, z rodu Przemyślidów osiągnęła pełnoletność, poślubiła najstarszego syna naszego władcy, ale została obalona, niestety. Czyli posiadała władzę wrugi, ale została właśnie obalona. Okej, okay, no i niestety nasz władca nabawił się chyba choroby, tej zarazy. Jego kochanka, czyli ta soja z dziczy, zmarła. Stan zdrowia się pogarsza niestety. Mamy także wysypkę. Polish Milk, jak będzie jakiś władca, którego cechy charakteru uzasadniałyby wejście do zakonu, to mógłbym tak zrobić, ale nie wiem, czy to ma sens w przypadku Nakola. Tak więc nasz władca cierpi z powodu ospy. O cholera. No i niestety zaraza zbiera śmiertelne żniwo. Jak widzicie, tracimy członków rady. Tak więc przyjmijmy do rady być może wasali, tak żeby się nie buntowali. No i właśnie, chyba nie mamy chyba lekarza nadwornego. Tak więc powierzmy to stanowisko biskupowi Pyry. Okej, do naszego władcy doszły wieści na temat pewnego starca o imieniu Lemma, który zamieszkuje w pobliskiej wiosce. Stary człowiek spędza swe wolne od pracy dni, pomagając wieśniakom w różnych sprawach medycznych. Okej, tak więc zgodził się zamieszkać na dworze w zamian za dużą sumę złota dla wioski. Okej, chyba nasz władca na to przystał w tej sytuacji. Czyli mamy nowego medyka. Miejmy nadzieję, że lepszego.
Tak więc no niech nasz władca poszuka być może jakiegoś remedium. I epidemia się zaczyna rozprzestrzeniać. Pytanie, czy nasz władca powinien zamknąć się w zamku. Troszkę chyba na to za późno. Okej, nasz władca poprawia umiejętności zarządzania. A ten stary człowiek zaoferował kurację. Dobra, to więc nasz władca mu zawierzy. Jego życie jest w jego rękach. A więc tak. Lemma podał naszemu władcy pewien trunek, który bardzo dziwnie smakował. Ciało naszego władcy zesztywniało. I jego powieki zaczęły się opuszczać. Okej, czyli mamy kolejną operację chyba. Nasz władca zaczyna panikować. Jednak jest sparaliżowany. Nic nie może zrobić. To zobaczmy. O nie, znowu. Czyli mamy kolejną kastrację, która nie wiem, czy pomoże w wyleczeniu ospy. O niestety, nasz władca jest eunuchem. Ale pomogło to najwyraźniej. Ponieważ na kol nie cierpi już na ospę. Co ciekawe. No dość radykalna metoda leczenia. A niech... A, okej, to są złe wieści akurat. Ponieważ najstarszy syn i dziedzic także choruje na ospę. Okej, wezwijmy więc medyka. No tylko, żeby nie kastrował jego syna. Niech go wyleczy, ale być może bez tak radykalnych kroków. Okej, zobaczmy, wyleczył go. I nie wykastrował, uff. Dobra. Ta epidemia przemija. Na razie się tylko rozprzestrzenia. A nasz władca zrealizował ambicje, aby jego państwo prosperowało. No więc pytanie, czy możemy spłacić tą pożyczkę. 350 potrzebujemy. Czyli jeszcze trochę. Kolejna ambicja. No, chyba nic innego nie mamy do wyboru, tak więc na zbieranie bogactwa. Okej, możemy uwięzić wodza Sapmi, który fabrykuje roszczenia do księstwa. Wielus mówi, żeby podarować krzyżakom tytuł książęcy, także. A, faktycznie, tytuł książęcy nam się nie przyda. Racja. I wiecie co? Podarujemy także Kalewan. Także tego nie potrzebujemy, ciężko to będzie utrzymać. Co mogę zrobić z prestiżem? Niewiele.
ale ma on dość dobre efekty, ponieważ od prestiżu zależy między innymi lojalność wasali. Okej, nasz władca niezbyt dogaduje się z żoną. Okej, co się stało? Ha, to ciekawe. Żona naszego władcy, królowa Nana, została zamordowana z rozkazu księcia Arauioksy, swego syna. Ha. Czyli zamordował matkę, ale... Pytanie dlaczego? Dobra, ogród, nie ma na to czasu. Alduin Sikorski, tak, zmieniliśmy herb na bardziej katolicki. Okej, nasz władca zatrzymuje się w jakiejś kiepskiej karczmie, podróżując po kraju. Wkrótce potem jednak karczmarz znika w kuchni. I nasz władca oraz jego ludzie zdają sobie sprawę z okropnego odoru, który wydobywa się spod podłogi. Jeden z jego gwardzistów podnosi jedną z desek, gdzie zauważa olbrzymie gnojowisko. Zanim nasz władca był w stanie zareagować na to dziwne znalezisko, podłoga pod jego stopami eksploduje. O cholera. Śmierć. Zamach. Okej, no bardzo dziwny koniec tego dość dziwnego władcy na kola. Tam więc zmarł w podejrzanych okolicznościach w wieku 51 lat. Znany był z tego, że był grzesznikiem i że nie był wierny swojej małżonce. Tam więc nie jest dobrze pamiętany i zapewne zapłaci za swoje grzechy w piekle. Tam więc na tron wstępuje Arauioksa III, który jest niezwykle potężny i rosły oraz inteligentny. No tak więc rządy Arauioksy niby dobrze się zapowiadają. Dobra. Okej. Niestety Savo się po raz kolejny od nas odrywa, bo było nomadyczne? Okej, to bardzo dziwne. Okej, no dobra, trudno się mówi. Ale... Okej, to więc zobaczmy, jaka jest sytuacja, bo jest dość dziwna. Czyli tak, oderwała się ta nomadyczna prowincja tutaj. Mamy nowego kagana, niejakiego Aimo. I jakimś cudem trafił do niego Finnmark. I brat naszego władcy jest jego wasalem? Nie, nie jest jego wasalem. Okej, nie rozumiem, o co tu chodzi. Czyli tak, nasz brat jest niezależny, odziedziczył Finnmark. Dlaczego się nazywa Demilvany? Jest trybutariuszem, aha, okej.